Jesteśmy w Essen, tak jak mówiłem, dotarliśmy do Essen. Zobaczyć i prawdopodobnie kupić Insignia w pakiecie OPC. Tu tak jak widać i tak jak sprzedawca mówił, przedni błotnik, lewy, był wymieniany. No to jest widać na pewno na filmiku też. Poza tym jest cała w oryginale. 160-konna. Całą jak wygląda. Autem nadaje się do polerowania, bo ten biały lakier jest trochę taki już żółknięty. Na pewno inny efekt będzie, jeżeli on się wypoleruje, nie? Środek jest dość ładny. No wiadomo, trzeba wyczyścić. Jedyne co, no tu na siedzeniu kierowcy mamy pękane. No ale to można wymienić, nie ma z tym problemu. Tak to auto ma tempomat aktywny, Vixenony. Gasilnik 160 koni. Zawsze. Może nie jest poszukiwane, ale jest w dość przystępnej cenie, także na pewno znajdzie się jakiś nabywca. I 1260 km do domu. Tablice zrobione. Będziemy widzieć, jak to będzie jechał. Tu mamy takiego Hyundai'a i 30. Bardzo ładny stan, 2009 rok. 1.6 benzyna. Rzadko spotykany. Naprawdę bardzo niski przebieg. 122 tysiące. 125, 1.6. Z klimatyzacją. Jedyne co, tu jest taka przecierka na zderzaku. 3600 kosztuje. I znalazłem też dla klienta Seata XEO, co poszukuję z dłuższego czasu, silnikiem 1.8, 125 koni. 2011 rok. Całe w oryginale, bo mierzyłem na Xenonia. Jedyny mankament to jest tutaj ta wgniotka na boczniku, ale do usunięcia bez malowania. Poza tym auto jest idealne. 2011 rok. 1.8, benzyna 150 tysięcy przejechałem. Dzwoniłem do sprzedawcy. Najpierw powiedział mi cenę wyjściową 5700. Udało mi się wynegocjować 5400 euro. I więcej już powiedział, że nie ma szans. Ale auto jest naprawdę ładne. Jest to odpowiednik Audi A4. Praktycznie to jest to samo. Jedynie z noskami się różni. Nie mam teraz klucza, żeby otworzyć. Ale tak, kierownica multifunkcyjna. Skórzana. Fotel w bardzo ładnym stanie. Webasty widzę, że ma. No, naprawdę ładne auto ze smakiem. Parktronik jest z tyłu, z przodu bodajże był, zaraz sprawdzę, nie jestem pewny, z przodu nie ma. Witam, jest wtorek, drugi dzień mojego pobytu w Niemczech i trwają nadal poszukiwania Audi A4 B8 przed liftem. Dotarliśmy do Harzberg. To jest niedaleko Kassel, jakieś 80 km. No i natrafiliśmy na taki komis właśnie z takimi autami. Są tu jakieś takie auta, no ale cena blokuje, no. Na przykład tu jest fajny Fastline, ale 10 tysięcy euro, 2008 rok, także cena
zwala z nóg. Ale pokażę wam przy okazji, bo tu widzę, że ceny są na prawie każdym aucie. A6 2.4 benzyna 7000 euro, 176 tysięcy przejechał. Dużo tu jest właśnie A6, A4, B7. A2009 rok 10 tysięcy euro. Sport. Ta czerwona 11 tysięcy. Drogie auto. Słońce. Ładna pogoda w Polsce. Wiem, że pada teraz. Więc nawet mi się nie chce za bardzo wracać w taką pogodę. Tutaj mamy też bełsemkę ładną. 9000 euro, 20 rok. 2-litrówka, 143 konie, 209 tysięcy przejechane. Z innych cen tu nie ma może. A trójka 2.6 rok 5000 euro. Co to było? Dobra. Nic tu po mnie. Bo tu takiego Audi nie ma do tych pieniędzy, co ja szukam. Także zabijam się i jadę. Jadę do Kassel teraz. Być może tam coś znajdę tutaj, jakby ktoś chciał Turany, no to Turanów jest od groma. Ceny 4000 euro mniej więcej. Jesteśmy pod domem. Przyjechaliśmy pod dom do Niemki. Auto znalezione z internetu. Jest to 2011 rok Audi A4 B8. Bardzo dobrze wyposażona. Siedzenia sportowe, nawigacja, czarna podsufitka, 170-konny silnik, zderzak jest od kamieni, także wymaga powtórnego lakierowania. A jeszcze tutaj jest taki Audi A3 2011 rok, 2-litrowy diesel w quattro. Na ksenonie, czujniki parkowania przód, chrom, czujniki parkowania tył, 2-litrowe auto, przejechane ma 200 tysięcy, też jest do sprzedania, kosztuje 6,5 tysiąca euro to Audi. Dwulitrowa.